Dobra, już jestem. Przepraszam was za ten mały przeskok. Idziemy sprawdzić na górę. To jest chyba dzwonnica już. O, myślałem, że coś za mną idzie. Co tu jest? Piedestał. Mogę Jezusa postawić na piedestale? No, szybko. To może zadziałać. Aha. No i co teraz? Piedestał drugi, tu jest. No, nie mam drugiej statuetki Jezusa. Co to jest z kolei? Nic nie ma. I co, mogę młotkiem walnąć w tą część? Nie wiem. OMG, co mam zrobić? Piedestał, wiem, że piedestał. Co zrobić z piedestałem? Dobra, nie wiem, pewnie coś ominąłem. Musimy się wrócić. Co mogę ominąć? Tam nic już nie było. Zobaczymy. Oczywiście zawsze coś muszę ominąć. A, są drzwi, no dobra, sprawdźmy. Wow. I druga figurka Jezusa, super. Dobra, w takim razie idziemy na górę. I będziemy mogli otworzyć te drzwi. Save'a zrobię. I wstawiam na drugim piedestale. Ekstra. Save. Druga figurka. Wow, dobra. No i co teraz? Finałowy boss? Nie wiem, potyczka? Coś? Co jest? Co ja mam z tym zrobić? Dzwon. Co, młotkiem, nie? Ale najpierw save. Coś się ze mną dzieje. Ty, co się dzieje? Koleżanki i koledzy, widzieliście to na własne oczy. Analiza stanu umysłu pacjenta w trakcie głębokiej hipnozy dowiodła, że jest to beznadziejny przypadek. Jego schizofrenia osiągnęła punkt krytyczny. Jak mogliście państwo zauważyć, pacjent Jim Card upersonifikował swojego terapeutę jako największe zło, próbujące pozbawić go życia. Czy to pana nie zaskakuje, panie kolego? Kolego? Doktorze Brown. Czy mnie zaskakuje? Nie, tego bym nie powiedział. To tylko nieszczęśliwy człowiek. Młody prawnik, którego zdrowie psychiczne zostało zniszczone przez pracę. W moim ośrodku pełno jest takich beznadziejnych przypadków. Teraz pacjentowi zostanie podane lekarstwo. Zbyt wiele przeszedł. Mam nadzieję, moi drodzy przyjaciele, że wiecie, iż środki, które przekazujecie mojemu szpitalowi, są niezwykle istotne i wciąż niewystarczające. Omówimy to w moim biurze. Nie musicie już dłużej zajmować się tą sprawą. Już ja się nim dobrze zaopiekuję. No i w tym momencie się kończy gra. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. To było Zagrajmy w Bloodline Uśpione Zło. Muszę powiedzieć, że mimo niskiego budżetu gra jest naprawdę dobra, podobała mi się. Gdyby ją dopracować, gdyby twórcy naprawdę mieli pieniądze na dopieszczenie projektu, byłaby naprawdę świetna produkcja. Tak, to jest jedynie bardzo dobra, ale tak, przede wszystkim bardzo mi się podobała fabuła, dość zagadkowa, nie spodziewałem się takiego zakończenia, jest świetna naprawdę, jeden z lepszych horrorów, jakie grałem, szczególnie fabularnie. Do tego dość straszna, te wyskakujące potwory w niektórych przypadkach, czy chociażby ten wózek inwalidzki po prostu okropny i przerażający. Grafika jest znacznie przestarzała, no ale jest też obskurna i ma swój klimat.
Wiecie, gra jest potwornie zbugowana, ale słuchajcie, nie przeszkadza jej to mieć naprawdę głębokiego i gęstego klimatu, który chlupocze wręcz pod nogami. Jest tak sugestywny. Więc tak, na końcu każdego zagrajmy, wystawiam grze ocenę. W tym przypadku jest to mocne 8 z plusem. Byłoby 9 z plusem, gdyby nie wady techniczne. Więc jeśli nie zwracacie uwagi na błędy, spokojnie dodajcie 9 do oceny. I nawet teraz, nawet ci respawnujący się zombie były fajne, ponieważ wiecie co, zombie to w zasadzie potwór, którego się nie da zabić, bo jest to żywy trup. Więc jak zabić trupa, nie? Było to logiczne w miarę, a poza tym, jeśli faktycznie motyw, że gość był w śnie, tak naprawdę, to wszystko mu się wydawało, jest rewelacyjny, bardzo mi się to podobało. W zasadzie ten cały okultyzm był już też jakby zmyślony i ten Brown, na końcu on się nim jednak zajmie, więc tak czy siak nasz protagonista, główny bohater, nie uciekł przed swoim prześladowcą, więc tak. Dziękuję wszystkim za uwagę, to było Zagrajmy w Bloodline Uśpione Zło i zapraszam do kolejnych swoich projektów. Dzięki za oglądanie moich filmów. Hejka!